Ogólnie to od czasu do czasu kupię sobie jakieś wino i je omówię. No bardzo mnie ciekawi właśnie ostatnio smak win. Tak jak już omówiłem kiedyś selekcję Makłowicza, całą sobie z nabipi do kupienia. Tak sobie teraz postanowiłem, że od czasu do czasu sobie kupię nieznane mi wino i przetestuję. Na razie na wytrawnych się będę skupiał, ale pewnie pojawią się kiedyś półwytrawne, słodkie, półsłodkie. Zobaczymy jak to będzie. I to jest wino z 2019 roku. Jest to wino chilijskie. Jest to wino z Chile. Jest to wino wytrawne, czerwone. Niewiele wiem na temat więcej tego wina. Wiem tylko właśnie to, co powiedziałem, że jest chilijskie, że jest wytrawne, że jest czerwone. I kosztowało około 36 zł. Czyli nie było jakieś mega drogie. Nie było też najtańsze. 2019, teraz mam 2023, czyli jest to 4-letnie wino około. No i teraz właśnie czas przetestować, jak to będzie. Pachnie bardzo alkoholowo, bardzo jest tutaj wyczuwalny spirytus. Czyli przypuszczam, że to będzie mocne wino. Zaraz sprawdzimy. Tak, jest to wino, które jest bardzo alkoholowe, typu bardzo czuć tutaj alkohol, spirytus. Wydaje mi się, że to nie jest wino najlepszej jakości. Ale też na pewno nie jest najgorszej. Na początku się pojawia taki ciekawy posmak jakichś właśnie warzyw, raczej owoców, winogron. Taki dziwny, zapowiada się tak dziwnie, fajnie, ale potem zamienia się to właśnie w alkohol i spirytus. Jest to bardzo spirytusowe wino. Aczkolwiek są też tutaj łagodne elementy smaku, dlatego nie jest to totalny taki alkoholowy bubel. Coś to wino tak jakby próbowało dać z siebie coś więcej niż spirytus, ale nie może, jest to mocne wino. I tak właśnie wygląda wino chilijskie. No, tak właśnie smakuje bardzo spirytusowo.